Klub Biegacza Goch i Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking w niedzielę zorganizowało profesjonalny trening z mistrzem świata w tej dyscyplinie sportu, Mirosławem Bierkutem. Piękna pogoda nie przyciągnęła dużej ilości zainteresowanych tą formą aktywnego wypoczynku. Instruktor Nordic Walking udzielił kilku porad co do zakupu sprzętu oraz instruktażu, jak należy prawidłowo wykonywać ćwiczenia. Najlepszym moim teleskopem to jest moje ciało, moje ręce, moje nogi. Dlaczego nie polecam teleskopów? Teleskop to jest zabieg reklamowy, marketingowy. W momencie, kiedy prawidłowo osadzam kij, teleskop się cofa, prawda? Cofa się. I jest ten ułamek sekundy, gdzie on odbija. Ja nie zdążę cofnąć ręki. Nie kupować, nie zalecam. Jeżeli to jest rzeczywiście taki marsz spokojny i ja nie osadzam prawidłowo kija, można kupić, ale nie polecam. Ważną rzeczą też jest, by kij służył do odpychania, a nie do podpierania, bo większość z Państwa się kijami podpiera. Czyli już nie mówię o tym podpieraniu takim. Nie, no to już nie mówię o tym. Ale większość z Państwa idzie w taki sposób. Zwróćcie na... Czyli co? Szuranie kijem po podłożu. Jeżeli ktoś idzie z kijami i szura po podłożu, tak naprawdę ten kij jest dla takiego człowieka zbędny. Jak się powinno chodzić? Jedno uderzenie, proszę zwrócić uwagę, jedno uderzenie i wypchnięcie, jedno uderzenie i wypchnięcie. Nie ma czegoś takiego ciągnięcia, to jest jedno uderzenie. A dlaczego? Jeżeli ja ciągnę tego kija, nie odciążam stawów. Jeżeli ja osadzam prawidłowo kij, jestem w stanie przy mojej technice odciążyć taki mały wagonik węgla przez godzinę marszu. Wyobrażacie sobie? I wagon potrafi odciążyć. A to ja zaraz Wam udowodnię. Przeciętnie idzie się marszem Nordic Walking przez godzinę, tak? Robimy wtedy 7000 kroków. To jest przeciętne. Jedni robią 9, drudzy 6. Przeciętnie 7000 kroków. Przy mojej wadze 70 kilo, 71 z małym haczykiem. 70 kilo razy 7000 kroków to ile jest? Ale mówcie, mówcie. 49 tysięcy kilogramów, czyli to jest 49 ton. Tak? Tak. 49 tysięcy kilogramów to jest 49 ton. 49 ton przez godzinę dźwigamy swoje ciało i nasze kości dostają w kość, cudzysłowie, tak? Jeżeli tylko, zaokrąglamy do 50 ton. Jeżeli ja idę tylko 10% prawidłowo i staram się odpychać 10%, to przez godzinę odciążam 5 ton. 5 ton odciążam. Widzę, że niedowierzania nad Państwa twarzy. Policzmy jeszcze raz. Tereny w pobliskim położeniu jeziora Rzepnicy rokrocznie stają się rajdową trasą kwietniowego biegu Nordic Walking na Mount Everest. Organizowanego przez Klub Biegacza Goch, długość do pokonania to 8850 metrów. Tak, to idziemy trasą Mount Everestu, nie? Taką statuetkę otrzyma każdy uczestnik Mount Everestu, nie? Tu będzie 27 kwietnia, tu będzie jeszcze imienna tabliczka, można dotknąć, zobaczyć, otrzymać. I to otrzyma każdy uczestnik, bez względu na zajęte miejsce. Także mogę tu przekazać jeszcze dalej, muszę się podtrzymać to. Zobaczcie, jakie to ciężkie jest. Wiem, jakie to ciężkie. Ważną rzeczą jest, by mieć trzy rodzaje mięśni spiętych. Nawet w czasie, nie tylko w czasie marszu, w czasie gimnastyki, ale przy takim normalnym chodzeniu, kiedy chodzicie sobie na spacer, czy do pracy, czy do samochodu. Spinam mięśnie łonowe, leciutko napinam. Spinam mięśnie brzucha, zobaczcie, jak zepnę mięśnie brzucha, to mi tu wszystko idzie do przodu. I gdzie jeszcze spinam? Pośladki, jasne! I spinam leciutko pośladki. A to jak nie umie, to ja często się zdarza i mówię, ale ja nie wiem jak spiąć, ja mówię, to laksygen dam. To szybko będzie spięcie, nie i od razu wypoczywać. Czyli spinamy trzy mięśnie, łonowe, brzucha, tak mówię prosto, bo tego spodstwo. Brzucha i troszeczkę pośladek. I tak normalnie chodzimy, pamiętamy. Pod wodzą zawodowego instruktora wszyscy uczestnicy treningu w spacerowym tempie pokonali wyznaczoną trasę.
Tak, ty taki ten.